Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Negat i ja witam was. Mam już kolejny odcineczku, że się tak wrażę, z serii pod tytułem Powrót do odcinków, do grabaczki. Tak, nazwałem to serię tak w ostatnim odcinku i tak jakoś teraz wyszło. A dzisiaj oczywiście po raz piąty lecimy sobie tym razem z Ghostmasterem, czyli innymi słowy połowa została przekroczona i to znacznie, więc do grywaczki tak naprawdę można powiedzieć, że ta seria zbliża się powoli do końca, bo zostały jeszcze dwa odcinki. Ale to nieważne, najważniejsze to jest to, że możemy sobie przypomnieć naszego kochanego, świetnego Ghostmastera, który nie jeden świetny wieczorek dzieciństwa nam umilił. Muzyka, grafika, rozgrywka i w ogóle wszystko, tak naprawdę fabuła działa na to, że ta gra jest taka rozchwytywana przeze mnie. Ale to już jest tak naprawdę nieważne, bez zbędnego gadania, wejdźmy sobie po prostu do gry. Continue czy load? Tak, continue. Oczywiście jak widzicie, mam tutaj z poprzedniego, że się tak wyrażę, streamowego grania w same 3 dynie. Ja się tu sobie zastanawiam, jaką by sobie tutaj misję wziąć, bo tutaj widzę, że większość, jeżeli chodzi o to, to wychodzi nawet bardzo mały czas i tak naprawdę ja się zastanawiam, jakby to zrobić tutaj. Którą misję sobie najlepiej by wam pokazać, bo nie wiem, czy z dwoma się wyrobię. Chociaż wiecie co, może tak, może po prostu zróbmy sobie The Calamityville Horror jako podstawka, a co będzie dalej, to tak naprawdę już zobaczymy. Więc lecimy do grywaczki. Ahoj! The Calamityville Horror, yeah! Nie będę tego chciał, nie zdążę i tak. A sweet little old lady used to dwell within these walls, but her mind was fading. And her sanity fleeting. She loved receiving visitors and hated to see them go. So she administered arsenic in their tea and made certain they would stay a while. Stay forever! The house itself has become unsettled by these events. And although it is not truly sentient, we still have a duty to protect the interests of the unseen world. Let the events that have until now been hidden become known to the mortals. Reveal the corpses to them, and your goal shall be fulfilled. But beware, for one cadaver may not suffice to convince the skeptical police that something sinister is afoot. No dobra, te garbaczki. Więc takim oto sposobem lecimy sobie naszą pierwszą misję w Ghostmasterze, czyli The Calamityville Horror. I to nie jest misja typowo do straszenia. W tej misji, ta misja polega przede wszystkim na tym, żeby myśleć i strategicznie rozplanować to, co chcemy zrobić. Co konkretnie będziemy mieli zrobić, zaraz się dowiecie. Musimy, do garbaczki, oczywiście pokazać śmiertelnikom szkielety ukryte w domu. W domu są ukryte 3 szkielety, które zostały zabite przez zabite deskami oczywiście przez szaloną babcię, która kiedyś grasowała w tych okolicach, która już najprawdopodobniej po prostu nie żyje. Albo po prostu wpadał do maszynki do mięsa, nie wiadomo, no, nie będę strzelał. No i musimy po prostu te szkielety odkryć i pokazać je światu. Dzięki temu zbłąkane dusze tych śmiałków, którzy tam spoczęli, zostaną po prostu odesłane do naszej drużyny, a nie do piekła. No więc na tym nam najbardziej zależy. Żeby wygrać misję, potrzebujemy odkryć trzy szkielety, dwa szkielety, przepraszam, i żeby policja odkryła, no odkryła przynajmniej te dwa szkielety, nie? Najlepiej, jeżeli byśmy po prostu uwolnili wszystkie trzy duchy, odkrywając ich szkielety. Ale żeby wygrać misję, musimy tylko dwa pokazać policji. No więc no, nie ma tutaj jakiej takiej tragedii. Jak wiecie, trzeba po prostu pomyśleć. Czasami trzeba być cierpliwy i to bardzo, bardzo mocno. Więc na sam początek, jakie, kurczę, już nie pamiętam. Bu na pewno będzie potrzebny, wezmę sobie Wild Wade'a. Stonewall będzie potrzebny. Wezmę sobie Weather Witch i tak naprawdę tutaj no Terrorize'a mi się wydaje. Bo teraz tak, muszę się zastanowić, czy to są dobre, odpowiednie duchy do tej misji. Stonewall na pewno. Bu na pewno, dobra, czyli to będzie raz. Wait. No teoretycznie on może być troszeczkę do straszenia na nabicie plazmy. Weather Witch. Stonewall na dole się przyda, dobra, i Bu. Czy oni sobie zrobią tutaj robotę, Terrorize i Weather Witch, dobra.
Ewentualnie zawsze możemy zrobić też Terrorize'em i po prostu Ghastlym, ale ja w sumie, nie będę tego robił, bo to jest bez sensu troszeczkę. Za kogo bym miał tego Ghastly'ego dać tak naprawdę? Wiecie co, no nie, dobra, może... Za skosnicę? Za skosnicę? A niech będzie! Rozkoszy śmierć! Jak widzicie, mam pierwszego ducha, jest nim oczywiście static, jest on oczywiście duchem, że się tak wrażę, w kominie! Raczej kośćmi w kominie, raczej tym, co z niego pozostało w kominie. Dobrze, że nie kominem w kominie. I'm up on this roof, fixing the shoddy coax antenna, thinking a coat hanger would do better. When I start feeling queasy, I'm thinking maybe the little old lady used non-dairy creamer in the tea. When my gut explodes, I made a grab for the chimney, but I guess I lunged too far, cause now I'm stuck in it. Give me a hand, would you? If I could just get out of the chimney, I might be able to help you. Czyli innymi słowy, musimy do grabaczki, no, sprawić, że jego kości spadną na samo dno! Martwego wzgórza. No dobra. Nie no, innymi słowy, muszą spaść do grabaczki... Tutaj! Tym kominkiem wypaść tędy. Ale to zaraz po prostu ogarniemy. Musimy po prostu zrobić tylko coś takiego. Przełączamy stonu... Kurczę, nie pamiętam do którego. Czy do tego, czy do tamtego? Chyba do tego, bo zbliżej mi się wydaje, kwiatka. Tremor, mam nadzieję, że zadziała. Tak. O, spadły. Jak widzicie, nawet zostawili po sobie ślad w postaci kurzu i pyłu. A teraz tak, mamy drugiego ducha dla robaczki, którym jest oczywiście Maxim Factor. Hello, sir, or madam, or well, whatever you are. Can I interest you in our range of facial care products? Our hydrating night silk works in conjunction with our non-foaming, revitalizing face wash and our botanical moisture splash. May I spritz you with our fragrance? If we could just arrange to demonstrate our products on one of the ladies of the house, I'm sure we can reach some amicable arrangement regarding the purchase of our fine range of perfumery and cosmetic enhancement solutions. Nawet ja bym tak szybko nie potrafił czytać, ale nieważne. Ktoś tutaj jest? No niestety nie. A demonstration on one of the lovely ladies of the house would doubtless convince you of the supremacy of our cleansing system. Dobra. Żeby ją uwolnić, oczywiście musimy sprawić, że któraś z pań w tym domu, bez znaczenia czy babcia, czy dorosła kobieta, czy dziecko, się pomaluje tymi naładowanymi pełnych syfów kosmetykami. Dlatego też będą te panie tak samo brzydkie jak właśnie Maxine, ale to już nieważne. Musimy ich tutaj po prostu zwołać. Ej, on jest w kiblu. Gdzie on poszedł? Nie wiem, czy da radę. Spróbujmy, może usłyszy, jak usłyszy. Ale fa... No babcia tu przyjdzie. Ale też, jak widzicie, są zabite deskami, więc trzeba sprawić, żeby jakiś facet otworzył je po prostu. Dobra, on tutaj se sra. O, widzicie, pornografia dorosła. Nie, dobra, nie zbanujcie mnie, kurczę, konto. Dawaj, szybko. Teraz usłyszał, dobra, i pójdzie na górę. Jak nie pójdzie, to będzie, kurde, to się wkurzę. Dobra, poczekajmy może. Dobra, on tu pójdzie. Musimy teraz dać. W razie co Terrorize'a. I on tego pana naszego Grega Hatsa. Dobra, babcia tu już chciała wieść, widzicie. Ma znak lupy nad głową. Czyli innymi słowy, że chciałaby tam wejść, ale nie może. Bo po prostu nie jest w stanie tego otworzyć. Teraz musimy dać. Dobra, o! Rozwalił! Świetnie! Czy ktoś tutaj przyjdzie? Musimy dać rozkaz. Tylko mocy z obecnego poziomu. Szkielet to tam pół biedy. Jeżeli jej szkielet zostanie odkryty, to ono się nie uwolni. Ktoś się musi tymi zastranymi kosmetykami pomalić. Gdzie jest babcia? Ta czy przyjdzie teraz, podstawowe pytanie. Dobra, ta nie zobaczyła pani Marysia, a pani Diane tutaj zobaczyła. Znaczy ona już od razu tu weszła.
No, kurde, chodź tutaj! Nie, nie Strange Vision! Oh shit, co ja zrobiłem? Szybko, buu! Zepsułem to, dawaj, dawaj, dawaj! Dobra, zobaczę i babcie i ta pani Diane, nie wiem, czy to jest ciocia, czy... No co one robią? Babcia! One się glitchują. Babcia tu jakieś kurcze tiki dostaje nerwowe. Dobra, idzie na ten. On musi się posmarować. Nie rób tego! Jezus! Nie! Nie buu! Jezu, jak nie opanowałem! Oh shit. Dobra. Damy intrygę, niech babcia przyjdzie się posmarować. Dobra, będzie działać. Będzie działać to najważniejsze. Jezu, ale ja to zepsułem, ale i tak mam farta, bo się udało. O, ona też się posmaruje. O, super. O, maluje się, widzicie? Perhaps that blusher would better suit madam if her facial skin tone were paler. Shall we find out? Dobra, moje miny na pewno mówią wszystko. I mamy ją dla grabaczki. Babcia się zgliczowała w schodach. No dobra. Samo życie, kurde. To teraz tak. Aha, to musimy teraz wziąć Stonewalla. Rozwalić. Aha, no. Idiota. Mamy dla grabaczki oczywiście trzeciego ducha, którego musimy przedstawić. Jest nim oczywiście Arclight. She seemed like such a sweet old dear, making me tea and all when I came to fix the boiler. Next thing I know, I'm a dead man. And she's bricked me up. I reckon I could escape into a mortal's body if someone would just get close enough. I'm dead man. It's the damn wall, you see. I just can't quite reach out past it to find a mortal to possess. Dobra. Żeby go uwolnić, oczywiście musi kogoś opętać, ale niestety ta ściana mu w tym przeszkadza. Dawaj. Kurde, nie udało się. Ta ściana mu w tym przeszkadza. No jak widzicie, zrobiliśmy wstrząs Stonewallem, no i jedna z cegieł wypadła. Teraz jest w tej murze dziura, przez którą ktoś może po prostu zaglądnąć. O! O, tak! Tak, jak przez dziurkę od klucza. Ale żeby to się stało... kurde, jakiś facet najlepiej... musiałby tam wejść. Tylko tam będzie problem taki, że musimy sobie plazmę nawalić. Gdzie jest drugie dziecko? No nie, to na nią nie zadziała. Ta sobie tańczy. Zróbmy coś takiego. Hide and seek, o. O, bu! Jego mina jakby chciało co najmniej zgwałcić, nie? Dobra, ale plazmy sobie musieliśmy nabyć. Ja wiem, jestem głupi. O, o! No tu zadziała. Dawaj, bu, leci z tym koksem. On musi go tego typa ściągnąć. Rodzinka wręcz można powiedzieć jak z filmu pod tytułem W krzywym zwierciadle. Prawie. No dobra, babcia idzie, dziadek idzie. Steve, czemu oni się bagują? Dobra, teraz tak, no musimy było naładować moc. Dobrze, że ona się szybko ładuje. Te durne łańcuchy. Oni tu przyjdą, zajrzą do dziury i w tym momencie tylko i wyłącznie ten Steve wsadzi tam łeb swój durny. No zostanie prawie opętany. Dlatego Arclight się uwolni, będzie nasz. Jednak myślałem, że ta misja zajmie o wiele krócej niż mi się wydawało. No dobra. Dziadek zobaczy. Babcia zobaczy. No ale Steve tutaj musi łeb wsadzić. Co on robi? Halo? Halo? No proszę, nie... Dobra, o, widzi. Widzi? Nie, ja wiecie co, na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, bo... nigdy nie wiadomo, co im odwali. Dawaj, Steve! Nie no, serio. No słyszę łańcuchy, jeszcze tak patrzę, tak... O, tak się patrzy. O, wsadzić ten... O, rozwal, dobra, łapo, a no tak, bo on musi rozwalić większy ten mur. O, widzę szkielet. O, zostaje przejęty przez Arclighta. I chce zostać wciągnięty. O kurwa, ma. Ale to by było creepy. Arclight w ogóle teraz w swój szkielet jakby wszedł, kurde. Kurde, ale mi się creepy zrobił, to ja pierdzielę. Kurwa, mać. Ej, czary mnie przeszły, nie? Mamy dwa szkielety.
Musimy jeszcze trzeciego szkieleta. Możemy uwolnić oczywiście statika Bu i telekinezą, bo te kości, które spadły tu, to one po prostu przesunęły się niżej, ale nie spadły całkowicie. Ale możemy to zrobić coś takiego. Raz. Ice Breath. Imital Cult. Tego Gastliego i Terrorize'a. Nie mam plazmy. Ja se muszę jej troszkę nabić, czekajcie. Blowfuse, nawet nie wiem co to jest. A, zgaś świata, boże. Full surround. No TK Storm niestety nie mogę zrobić. O, jest zimno, widzicie? I oni, kiedy jest zimno, rozpalają w tym kominku ognisko. Widzicie, co się robi? Jara się. Fire! Fire! I widzicie, jaki dym z tego leci? Świetny! Wręcz ten kominek wygląda jak z Harry'ego Pottera. ABC! Oni tam dzwonią na policję, Puchydraulika, Bill Ratzenberg, detektyw Norman Franz i oficer Megan Lusso przyjeżdżają na miejsce. I no i musimy po prostu chwilę poczekać. Ognisko jest zajebiste, jak widzicie. Widzicie, dymu w ciul leci. Wiecie dlaczego leci? No bo tu jest zatkane, tak? A nie, to nie spadnie samo! To hydraulik musi to przepchać, no jestem idiotą, no! No dobra, to może nawet dobrze, że wziąłem ten poziom, bo przynajmniej jak na ten pojedynczy odcinek to będzie dobry. Patrzmy jak się jara. Policja idzie gdzie przede wszystkim? Oni stoją przed drzwiami, no idioci. Oficer Megan Lusso, cycy jak donice. Boże, masakra. Ale to musiała ta pani mieć na pewno jakieś operacje, bo... A pan hydraulik to co? A on poszedł tam. No po co ten hydraulik tu? Bo jak już tutaj rozwalił jeden pan Steve ten mur. No i się patrzy. No i co? Zadzwoni na policję, a policja jest już w domu. Ha! Przychodzi baba do lekarza, lekarz już jest na miejscu. I teraz muszę czekać, kur... No idioci, no dzwonią. No kurwa, wpuśćcie ich! No wpuśćcie ich, beat me! Czy bite mi, nie wiem. Co oni odwalają? Halo, otworzy im ktoś może? Jeszcze misję zakończyć, dzień dobry! Co oni odciulają? Nie wiem, tej pani trzeba ponownego strachu, gdzie on jest? O! Dobra, ta se poszła, to druga przyszła. Ej, to... A, bo tutaj... To, o, widzicie, ten hydraulik dziury kopie. O, kości spadają. Ej! It feels good to stretch the old ectoplasm. And now I'm gonna do more than just shock these jokers. Yeah. Dobra, i mamy wszystkie trzy duchy, widzicie. Ta misja wymaga przede wszystkim cierpliwości. Wynoście siebie, chcę zrobić... no... Coś ciekawego. Halo? Ła? Tak stoi się, patrzy. A, kości spadły z nieba, tu może. A, to ptasie, pewnie jakieś tam. Małe ssaki, czy tam małe ptaki, tam. No. Po prostu jedna wielka. Masakra. The mortal law enforcers have located a corpse. The police will report this body, but it will take the discovery of a second corpse to initiate a full investigation. No, znaleźli jednego szkieleta, ale muszą znaleźć dwa, no więc teraz pytanie, czy pójdą tu, czy pójdą na samą górę? Zdając moje szczęście, pójdą na samą górę, ale to w tym momencie i tak nie ma żadnego problemu z tym. Gorzej, jeżeli sobie pójdą z tej mapy! O nie! Nawet nie róbcie tego. Idźcie na górę, ale nie wychodźcie z mapy, błagam. Dobra. Się patrzą. No, gówno widzą.
No i co teraz? A, drugi jeszcze musiał zobaczyć, dobra. Rozumiem, I'm... Rozumiem. Jak widzicie, no... O, nawet jedno dynię mi się udało zrobić, no patrzcie kurczę, to było beznadziejne podejście. Nie no, żarty, to nie było beznadziejne podejście, to było po prostu podejście na luzie, dla zabawy, dla rozlewki. Scenario complete, The Calamityville Horror. 100 tysięcy punktów za ukończenie, oczywiście za 3 duchy 25 tysięcy punktów, razem 75 tysięcy. Nic nie zostało odesłane, 4 krzyki, 4 punkty, 2 szoki, 10 punktów, 0 krzyków, 0 omdleń, 0 paranoi, 0 błędów, 0 super obłędów, 0 wypłoszeń, no i 0 oczywiście nie opętanych, tylko tych zwariowanych. Ilość punktów 185 tysięcy 14 i czas 14.43, na lepszą dynię było 10 minut, no więc mamy jedną dynię razy 2 wszystkie punkty. No i ostatecznie wyszło nam 350 tysięcy 28 punktów, no i oczywiście plazmo złotych 0, no wiadomo, bo i tak już ten poziom mamy na 3D jest zrobiony, więc nic dodatkowego tutaj nie będzie. No więc co do grabaczki, miałem na myśli, żeby zrobić dwie misje z Ghostmastera, wyszła jedna i szczerze nie jestem jakoś bardzo, nie jestem, w ogóle nie jestem zawiedziony. Ogólnie mam nadzieję do grabaczki, że w tym momencie wam się po prostu... Cofnijmy się. Exit game. W tym momencie mam nadzieję, drogi graczki, że wam się ten odcineczek podobał. Oczywiście przedstawieniem, że się tak wyrażę. Pamiętajcie, jeżeli chcielibyście, żeby odcinki powróciły na kanał, no to dobrze wiecie, co macie zrobić. To nie muszę wam o tym przypominać, nie? No. Właśnie nie muszę wam tłumaczyć małym dzieciom, przecież nie jesteście małym dziećmi, no chyba... Przynajmniej niektórzy! No więc cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że wam się podobało, drogi graczki. Głupota bo głupota, bugi bo bugi, ale się udało. Połączyliśmy sobie chociaż na chwilę do starego, dobrego Ghostmastera. I mam nadzieję, że uczucia były tutaj niemałe. No więc cóż mogę powiedzieć, dziękuję oczywiście pięknie za obecność. Do zobaczenia, trzymajcie się, ja był Renegat! Pa, pa! Yeah!